zbiornik Stara Morawa. Zbiornik nieduży. Połowa z tego co Rokitki. No i oczywiście w innych okolicznościach przyrody też, bo tutaj mamy góry. Tam mamy znowu lasy sosnowe, nie? A tutaj są świerki. No i tu dużo mniejsza plaża też, nie? Ale taka bardziej płaska też. A czy z tą czystością też nie ma co przesadzać, że jest aż taka brudna, bo nie jest taka brudna, jak tutaj widać. Ale, no ale czystsze były już zbiorniki przez nas odwiedzane. W Czechach, w okolicach Trutnowa, to zobaczcie sobie u góry po prawej stronie ekranu, będzie odnośnik do takiego zbiornika podobnego wodnego. To są dolce. No tam jest fajnie, w ogóle jedzenie jest dobre, to też polecamy tam, nie? Bo tam dosyć dobre jest, smaczne. No ale ta woda tam jest niestety taka, no, brudniejsza, dużo brudniejsza, taka torfowa trochę. Widok mamy z góry tutaj, z wieżyczki. Tak. Na jeziorko. No mówię, też mają monopol tutaj, bo tylko jedno takie zaplecze gastronomiczne jest. Też damy wam znać znowu, jak było smacznie. Tak, jak smakowało. No i z tej części tutaj możemy sobie wejść bezpośrednio już na molo. Nie musisz tego na wodę musisz, się do miejsca gastronomicznego. Zobaczymy, co tam podają ciekawego. Masz batom. Jakie są ceny? No tak. No, miejsce takie zadbane jest, nie? No, nie można powiedzieć. Jeżeli chodzi o... No wiadomo, to nie jest jakiś wakacyjny kurort, nie? Tylko to jest po prostu taka... Taka miejscówka. Taka miejscówka, tak. Na weekendowy, powiedzmy, wypoczynek. Pewnie jest źle całkiem. Jeszcze zależy, kto gdzie mieszka. Ale wszystko inaczej wygląda, jak słońce wyjdzie. Zobacz. Widzisz? No. Teraz mi się ładnie podoba. No, na pewno ciekawie można spędzić czas. Dobra, no mamy miejsca. Tutaj są miejsca. Fajnie, tak na dworze można. No, wejść. Można sobie przynajmniej usiąść tam, na końcu sobie siedzimy, nie? Zamówiliśmy smażone sery, oczywiście. Smażone sery w kwocie
27 zł za jedną porcję. Nie jest tak tanio wcale tutaj. Ale może będzie zobaczymy, czy smacznie. I tak jeszcze wracając właśnie... W dalszym ciągu oczekując na obiad. Tak sobie właśnie rozmawiamy i mówimy, że w ogóle w tym roku, nie wiem, czy tak cały czas było, no nie wiem, kurczę. Te ceny są po prostu takie bardzo duże rozbieżności, tak? W jednym miejscu mamy za 19 zł na przykład bardzo podobne danie, a w drugim miejscu kosztuje 31 zł, nie? I to jest takie troszeczkę po prostu nie wiadomo, jak to powiedzmy wypośrodkować tą czego cenę. Czego się spodziewać, nie? Tak, i powiedzmy, czy określać w danym miejscu, czy jest to drogo, czy to jest tanio, nie? Po prostu w tym akurat miejscu jest taka cena i nie ma żadnej innej alternatywy tutaj. Tak. Trzeba by, nie wiem, jechać do Lądka albo gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, i szukać jakiejś restauracji. A na tym miejscu tutaj mamy tylko tą cenę i tylko wybrane jakieś tam, powiedzmy, bo były co jeszcze, gryz do wyboru. No i z tego co widzimy, zapiekanki też nie powalają wielkością. Za 11 zł malutka zapiekanka. To mamy gyros tutaj, był zestaw. Stripsy to są albo te... ser smażony. Tak, no i tak naprawdę 3 dania tylko. No i ceny od 27, 20 chyba... Po 27. Jakoś tak, 27, 29 zł, coś podobnego takiego. Około 27. A to nie drogo jest, tak mi się wydaje. Drogo w ogóle w Polsce jest. Na nasze zarobki, nie? No to jest... Za jedną porcję około 30 zł to jest dużo. Jeszcze jak całą rodziną się idzie, to... No właśnie, no. Ponad 100 zł, 120 zł trzeba... Za obiad. Tak, za obiad dać, nie? A jeszcze picia, jeszcze jakieś dodatki. Takie nasze przemyślenia, no, w oczekiwaniu na to niezbyt jedzenie. Niezbyt radosne. Nie wiem, nie nastawiajmy się na jakieś niedobre, bo może będzie dobre. No. Okay. Sasza coś przygotował, słyszałem. O, smażony ser. Ja właśnie nasz. Już jest. No tak wyglądają. Wygląda całkiem nieźle. Wyglądać ładnie wygląda. Zobaczymy, jak smakuje. Porcja, jakbyś oceniła wielkość, taka średnia, nie? Normalna. Nie jest wielka, ale i mała też. Surówka. Dosyć dużo surówki. No, dosyć dużo. Można było sobie zażyczyć ketchup. Albo nie. Jak to. Więc my już jesteśmy po posiłku, zjedliśmy. No i po plażowaniu i w ogóle już kończymy. Jedzenie? Jakie było jedzenie? Ogólnie dosyć dobre było. Nie było złe, tak. Było dosyć smaczne. Tak średnio dużo było, powiedziałbym. Frytki tylko znowu były troszeczkę twardsze, ale nie były takie złe. Były trochę mięsiste, ale, tak. ale były troszeczkę też przytwardałe niektóre. Ser smażony, dosyć dobry smak. Surówka, fajna surówka. Jeszcze jadłem zapiekankę... No właśnie, tu było to, że jednak było trochę chyba za mało, skoro jeszcze z zapiekanką dobijałeś. No, zapiekanka no, ale... 11 zł i taka nieduża, ale też smaczna. Mhm. Nie można powiedzieć, no jeżeli chodzi o walory smakowe, to było smaczne dosyć, tak. ale... Ale dosyć drogo. Ale dosyć drogo, tak, bo 27 zł, 28 zł i 11 te zapiekanki. Znowu te stripsy to się nazywają, tak? Też? Tak, takie kurczakowe. Takie kawałki. Kurczakowe, no to w miarę fajna panierka, dobre było. Także no. Dzieci na pewno były zadowolone, jakby się tam. Ale też porcja 27 zł. Tak, 27 czy nawet 28 zł. No dlatego mówimy, no dalibyśmy ile? Trzy. Niecałe trzy. Trzy tak. Z minusem, tak, zetek, z minusem, tak? Tak? No tych naszych. No więc patrząc tak na taki ranking, no to nie było źle, ale też nie było najlepiej. Mhm. Także tyle od nas dzisiaj. Pogoda się żegnamy zepsuła. Żegnamy już właśnie też z tak, pochmurnym. Pochmurno już się zrobiło. Już właśnie klimacie, tak. A miało być tak pięknie. Trochę słońca było, no i trochę no właśnie chmur. No to trzymajcie się w takim razie. Pa. Przypominam o subskrypcji kanału. Subskrybujcie, śledźcie, komentujcie, oceniajcie i tak dalej, i tak dalej. Zachęcamy i zapraszamy. Trzymajcie się.